Uczę się trochę ostatnio z książek, jak się je gotuje tak teoretycznie, nie? Bo tego nie umiem. Człowiek całe życie się uczy. Całe życie się uczy. Zeszyt gastronomiczny, ćwiczenia zawodowe. Bo ja chcę być zawodowcem. Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne. Jest takie coś. Co się oni mnie pytają, co to jest? Ja wiem, że to jest potrawka z kurczaka. To myślałem, a zrobię potrawkę z kurczaka. Bo to takie coś, jak się ma kurczaka z rosołu albo coś. No to fajnie się robi, nie? Pokażę wam, jak ja zrobię szybką potrawkę z kurczaka. 10 minut. Tu mam kurczaka już gotowego, jakby z rosołu. Można też surowego, nie ma problemu. Z piersi albo jakiegokolwiek kawałka, ale ja zrobię zgotowanego, to będzie jeszcze szybciej. Do tego jeszcze będzie potrzebne. Marchewka, cebula, czosnek, wiadomo. Groszek cukrowy, może być zwykły. Ja mam cukrowy, bo jestem słodziutki. No i pomidorki sherry, bo sherry, sherry lady. Na samym przód cebuleczka. W kosteczkę i podsmażę. Do garnuszka. Ja to zrobię na masełku, bo jestem bogaty. Do tego ząb czosnku. I czekam, aż to wszystko mi się zeszkli. Dokrawam do tego marcheweczkę w kosteczkę. Kosteczka, marcheweczka, do gareczka. Marchew tam najdłużej potrzebuje, żeby dojść. To jak korzeń, nie? Na białej deseczce kroję kureczkę. Bo jest już ugotowana, nie? Dorzucam do tego sól. Jeszcze. I to wszystko teraz zalewam wodą. Bulionikiem by było lepiej, nie? Wiadomo. Ale nie mam to wodą. I tak się z tego zrobi bulionik w sumie tak naprawdę. Można dodać tam serera. Co tam się chce? Groszek zwykły. Ja potem na końcu jeszcze dodam groszek cukrowy. I ozdobię pomidorkiem sherry, ale to za chwilę. Niech się to pogotuje kilka minut, żeby marchewka zmiękła. Troszkę soli i pieprzu. Groszek cukrowy. On potrzebuje dosłownie 2 minutki, żeby zmiękł. Tu mam groszek cukrowy. To jest taki element chrupki. I robię kalapucie, żeby to zagęścić. Można za smażką zagęścić. Ale ja lubię tak na śmietance. Mam śmietankę. Daję odrobinę mąki. Robię tak zwaną kalapucie. Tego to w żadnej książce nie ma. Na razie. Miszam. I to tylko się. Zagotuje się zgęstnie. I odrobinka pietruszki. Nie, posiekam. I może nie cało, w samym końcu pietruszeczka do środeczka. Ale dobre. A wszystkie podstawy są tutaj. To jest wszystko rozpisane. A, dowiedziałem się, że nie trzeba być uczniem, żeby móc kupić sobie taką książkę. Ja to strasznie żałuję, że jestem taki głupi. No ale teraz to wiem, co się do uczenia. No i dam tutaj sobie do miseczki. Chochelki nie wziąłem. Pomidorek do zdoby. Patrzcie, jak to pięknie wygląda.